Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę, że wreszcie dzisiaj nagrywam vloga, chociaż nie cieszy mnie godzina, którą dzisiaj babę da zegarku, ponieważ w tej chwili jest godzina 5 i pewnie jesteście zdziwieni, dlaczego tak szybko stałam. A ja dzisiaj stałam chwilę przed godziną 4, ponieważ będę pracować w komisji wyborczej. Wyszło to całkowicie spontanicznie i nie będę ukrywać, że już myślałam, że z tego po prostu nic nie będzie, a się okazało, że jednak zostałam powołana, ale może zanim przejdę do konkretów, to zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę i zaczynamy film. Może zacznę od tego, że to był naprawdę przedziwny tydzień i z jednej strony, wiecie co, nie działo się tutaj nic ciekawego, bo nie było jakiejś eksplozji, jakiś wybuchu, był to normalny tydzień pracy, ale z drugiej strony pojawiało się masę takich drobnych, dziwnych sytuacji, które, wiecie, z kompletnej pierdoły przeradzały się w sprawy, które trzeba załatwiać przez kilka godzin. Nie będę ukrywać, że to mnie troszeczkę irytowało, bo tak naprawdę zjadało mój czas. Plany co kilka godzin się zmieniały. Nie mogłam sobie, wiecie, ułożyć żadnego planu tygodnia. Wszystko było trudne do przewidzenia. A wisienką na torcie właśnie była sytuacja z komisją wyborczą, bo ja się zapisałam do pracy w komisji wyborczej już jakiś czas temu, ale byłam na liście rezerwowej i w Urzędzie Miasta usłyszałam, że no raczej Pani się nie spodziewa, mamy bardzo dużo osób chętnych, jest bardzo dużo osób na liście zapasowej, więc pewnie nie zostanie Pani powołana. I wiecie co, ja sobie tak użyłam tydzień, że po prostu już nie uwzględniałam tej komisji wyborczej, tej pracy właśnie przy wyborach, właśnie w moim planie tygodnia. I nagle, słuchajcie, we wtorek, kiedy próbowałam dla Was nagrać vloga, który kompletnie mi nie wyszedł, dostałam telefon rano, że zostałam powołana do komisji. Z tym były jeszcze w ogóle bardzo śmieszne sytuacje związane, bo w pewnym momencie jeszcze odezwała się do mnie inna komisja i upierała się, że rzekomo jestem na dwóch listach. Tam w ogóle było takie zamieszanie, że nawet nie macie pojęcia, ale okazało się, że to właśnie tamta druga komisja miała jakiś problem i błędną listę, bo byłam przypisana po prostu do jednej komisji, a nikt nie wie, skąd powstało to całe zamieszanie. Więc cieszę się, bo jestem właśnie w komisji, która jest w jednej ze szkół. Część z Was już wczoraj na TikToku się pytała, czy ja właśnie przybyłam w szkole numer 3, bo to jest szkoła na Cichocinie, jest to taka dzielnica Redy. I oczywiście w Redzie macie taką opcję, że wszędzie macie blisko, wszędzie macie około 20-30 minut pieszo, więc tak naprawdę każda komisja była mi po drodze. I nie będę ukrywać, że troszeczkę się cieszę, bo jest to komisja, która jest, ma troszeczkę mniejszy okręg, mniej jest osób uprawnionych do głosowania, więc nie powinno być aż takiego dużego zamieszania. Ale za to jest bardzo dużo pracy, bo wiecie, mamy wybory do Sejmu, Senatu i referendum, więc no, pracy jest dużo i jestem ciekawa, jak ten dzisiejszy dzień będzie wyglądał. Nie będę ukrywać, że muszę się troszeczkę śpieszyć, bo teraz tylko dla Was nagrywam i dosłownie za kilka minut wychodzę, więc nie ma też co przedłużać, bo muszę być na 5:45 właśnie na starcie komisji. Więc wiecie, wszystko muszę ogarnąć. Mam kupione jedzenie. O dziwo nawet jest, słuchajcie, w szkole do naszej dyspozycji kuchenka mikropolowa, więc kupiłam sobie obiad do mikrofali, żeby mieć. A już pewnie jeszcze coś ciepłego w domu zjem, bo mam przerwę, więc wiecie, na spokojnie. Oczywiście, jeżeli będę pracować w komisji, no to nie będę latać z aparatem, ale pomyślałam, że jest to dobry pomysł na vloga, bo jak pierwszy raz pracowałam w komisji, to nagrywałam dla Was i nagrywałam po prostu na przerwach i taki też dzisiaj mam plan. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten klip, bo jest, słuchajcie, za 5:07, za chwilkę otwieramy lokal wyborczy, więc mam dla Was dosłownie kilka sekund, żeby się odezwać. No, myślę tam 2-3 minutki. I już policzyliśmy kartę, przygotowaliśmy stoły i muszę powiedzieć, że po to liczenie kart będzie mi się śniło po nocach. I jedyny minus jest taki, że niestety 5 minut się spóźniłam na miejsce zbiórki, byłam 5:36, ponieważ niestety, słuchajcie, strasznie wiało i miałam problem na tej naszej obwodnicy miasta, bo mi wózek znów
znosiło, więc po prostu super. I było tak ciemno, że żadnego człowieka nie spotkałam. Na szczęście były światła, wiecie, mam też światłowózkę, nie bałam się, ale było nieprzyjemnie, bo też wiatr powodował różne dziwne dźwięki. Na szczęście jeździły auta, więc szybko przyjechałam. Doszłam tutaj w około 20 minut, więc jest to naprawdę dobry wynik. A teraz w ogóle piję sobie energetyka. Jeżeli że mi nie wolno pić energetyków, to jeszcze go piję na pusty żołądek, a to dlatego, że jeszcze nie jadam śniadania, bo to nie jest kompletnie moja, wiecie, godzina na jedzenie śniadania, więc no trochę taka lipka, a teraz jestem w kuchni, w sumie nie wiem, czy wam powiedziałam, bo tutaj mamy kuchnię do swojej dyspozycji i kuchnia polega na tym, że możemy sobie tu składać rzeczy, ja właśnie tutaj zostawiam swoje jedzenie, tutaj też zostawiam opar, bo nie chcę go brać na salę, bo przecież nie można, więc wiecie, tutaj jest po prostu takie nasze miejsce, więc pewnie tutaj na przerwach będę się do was odzywać. Postaram się zmieniać kadry. Jedyny problem polegał na tym, że ja mam zmianę poranną, chociaż wolałabym mieć popołudniową, bo mamy zmianę od 7 do 14 i od 14 do godziny 21. I potem przechodzimy 21 na liczenie, ale powiem wam, że no niestety, jakbym poszła na tą popołudniową zmianę, to nie miałabym przerwy na toaletę. I to jest ogromny minus, dlatego właśnie wybrałam tą pierwszą zmianę, potem będę miała sporo przerwy, wiecie, sobie ogarnę na spokojnie, więc nie jest to jakoś turbo kłopotliwe. 2 hours later. Właśnie taki urwany poprzedni klip, ale słuchajcie, okazało się, że musieliśmy być już 5 minut przed otwarciem na odprawie, a ja źle wyliczyłam czas i po prostu musiałam lecieć. Ale teraz mam przerwę śniadaniową i powiedziałam, że jest śmiesznie, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłam, stałam chwilkę, chyba za 5:15, jest godzina 9:10, ale ja przerwę wykorzystuję najpierw na nagranie TikToka na korytarzu, a teraz na odezwanie się do was. Na szczęście myślę, że się wyrobię, bo myślę, że nie będę do was tutaj jakoś bardzo dużo gadać, ale muszę wam powiedzieć, że początek był dość ciekawy. Osoby niektóre czekały przed lokalem, jeszcze przed otwarciem, więc tego się nie spodziewałam i myślałam, że o 7 rano wiecie, będzie w miarę spokojnie, nie było dużej ilości osób, ale było sporo osób, wiecie, jak na tą godzinę, więc było to dość duże zaskoczenie. Ja w chwili obecnej siedzę przy urnie i chyba tak już pozostanie, zobaczymy, bo to jest, wiecie, najlepsza opcja, bo ja się mogę wokół kręcić, wiecie, zmieniać pozycję i tak dalej, przez co obserwuję salę, czy nie dochodzi do jakichś, wiecie, dziwnych sytuacji, ale przede wszystkim obserwuję urnę, bo nikt nie może, wiecie, zrobić plomb, otwierać i tak dalej, więc zawsze musi ktoś siedzieć z tyłu i obserwować właśnie salę i urnę. I to przypadło mi, bo wiecie, ja się nie męczę, ja siedzę, a tak to albo ktoś by musiał tam siedzieć przy stoliku, albo stać, więc wybrałam taką opcję. Powiedziałam, że bez problemu mogę wydawać karty, wiecie, mogę szukać nazwisk, ale jak na razie chyba podzieliliśmy się w ten sposób i jest to dobra opcja. Dla mnie to też jest super, wiecie, opcja, bo wiem, że robię to, co mogę robić, bo to nie jest wymyślone stanowisko, które jest specjalnie zrobione dla mnie, czyli żebym nic nie robiła, nie, absolutnie. Zawsze musi być jedna osoba w komisji, która tam siedzi. Teraz jak ja na przykład do was rozmawiam na przerwie obiadowej, marzy mi się przed obiadem, przerwie śniadaniowej, to słuchajcie, właśnie koleżanka tam usiadła, żeby po prostu ktoś tam zawsze siedział. A wiadomo, że ja wam nie wiem, na przykład szybciej, wolniej wydawała te karty, właśnie z tego całego zakręcenia się właśnie mylę, ale nieważne. Ja bym dużo wolniej wydawała te karty, czy troszeczkę wolniej szukała tych nazwisk, a dzięki temu właśnie spełnią się dobrze w tej roli. I ja wiem, że dla niektórych to może być takie bezsensowne, że o, tylko siedzę i urnę pilnuję, ale wiecie, ja się czuję pożyteczna i robię to, co i tak było zrobione, a dzięki temu mogę brać udział w wyborach i powiem wam, że jak na razie ludzie są naprawdę przesympatyczni, jest naprawdę super, tylko wiecie jaki jest jedyny minus? Jedyny minus jest taki, że jest nas idealna ilość na sali i w momencie, kiedy ja na przykład ktokolwiek chce wyjść do kuchni, czegoś się napić, czy coś zjeść, to wtedy jedna osoba z stołu, która wydaje karty, musi odejść i wtedy na daną ulicę jest tylko jedna osoba, bo tak to siedzą po dwie osoby, wiecie. Jedna szuka nazwiska, druga podaje karty i informuje. A tak to po prostu zostaje jedna osoba, przez co te kolejki idą wolniej. I trochę się obawiamy, bo słuchajcie, teraz zaczął się seans mszy świętej, bo oczywiście
Polsce zwyczaj, że wiecie, dzieci idziecie do kościoła i po kościele idziecie do głosowania. To jest taki zwyczaj, który nawet ja z domu pamiętam. Później na przykład chodziliśmy po prostu, nie wiem, czy na spacer, czy szło się po prostu na głosowanie, ale bardzo często właśnie te lokale są też tak umiejscowione naprzeciwko kościoła i tutaj w Ciechocinie też tak jest. I muszę przyznać, że trochę się boimy, ponieważ teraz jest msza o godzinie 9, potem jest o godzinie 10 suma, w ogóle bardzo szybko jest tutaj suma, i o 11.15 jest msza dziecięca. Więc podejrzewam, że na tych dwóch muszach będzie dużo osób i dużo osób przyjdzie głosować. I potem jeszcze jest chyba 13.15, ale to już jest taka musza, na którą rzekomo mniej troszeczkę osób chodzi. Więc jest naprawdę wesoło. Dobra, ja uciekam, bo w końcu nie zdążę zjeść swojej kanapki. Much later. Wyszłam już z mojej komisji wyborczej. Słuchajcie, chciałam się do Was odezwać na dworze, ponieważ wracam teraz do domu na obiad, ale okazało się, że strasznie pada, więc wyszłam na chwilkę do hotelu, żeby się do Was odezwać z pokoju, bo też nie chcę, żeby mi nowy aparat zmógł. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Też nie ma przyjemności iść, kiedy moknę, jeszcze dodatkowo bardzo mocno wieje wiatr i jeszcze miałabym trzymać kija, no to by było raczej średnio możliwe, tym bardziej, że muszę też mieć założoną kurtkę, a mam ograniczoną zdolność, ale może nieważne. Chodzi mi teraz o to, że to były szalone wybory, ale wiecie co? Mam naprawdę pozytywne odczucia, bo z jednej strony wybory te były bardzo intensywne. Wydaje mi się, że frekwencja jest naprawdę ogromna, słuchajcie. Kart było już, jak ja wychodziłam, bardzo dużo. Tak naprawdę od godziny 11 praktycznie nie było przerwy, żebyśmy mieli jakieś, wiecie, taką minutę bez osób, które pobierały karty. Chyba aż do godziny 15:30, a nawet 16, więc było naprawdę intensywnie, momentami bardzo dużo osób, ale po prostu tak było, wiecie, około 20-30 osób w lokalu, ale cały czas płynnie się wymieniało, więc muszę przyznać, że dawno nie widziałam aż tak licznych wyborów i z jednej strony ludzie są naprawdę przesympatyczni i bardzo pozytywnie nastawieni, liczą, że ich wynik będzie, wiecie, prawidłowy i to jest super. Czasami pojawiały się takie dziwne sytuacje, oczywiście najdziwniejsze sytuacje dotyczyły referendum. Jak wiecie, to referendum jest dość kontrowersyjne i tutaj jedni nie chcieli kart do referendum, potem inne osoby z kolei komentowały, że jak można nie chcieć tych kart, wiecie, taki ciut sajgon, ale tak naprawdę takich sytuacji było niewiele, na szczęście, więc wszystko przebiegało, wiecie, tak pozytywnie. Dodatkowo też mieliśmy mężów zaufania, którzy obserwowali pracę, więc wiecie, jeszcze dodatkowa kontrola z zewnątrz, więc to kolejny plus, ale muszę przyznać, że to był naprawdę długi, ale fajny dzień. Teraz jestem tak głodna. Co prawda zjadłam rano kanapki, potem zjadłam sobie jeszcze rogalika, którego miałam ze sobą, ale teraz może mi się po prostu ciepły obiad, więc mam nadzieję, że w miarę szybciutko dotrę do domu, a później po obiedzie idę ja sama głosować. Myślę, że pójdę koło godziny 18 głosować, tak myślę. Więc po prostu pewnie Wam jeszcze też to pokażę, a potem około godziny 20:20, 20:15 muszę z powrotem wyjść na liczenie głosu i już się śmiejemy, że będziemy liczyć, słuchajcie, do rana. To jest taki trochę śmiech przez łzy, ale to dlatego, że jak byłam, pamiętacie, pierwszym razem w Komisji Wyborczej, to były to te wybory chyba do Unii Europejskiej, posłów, którzy po prostu jadą tam, tak, na kadencję. I wtedy te wybory miały niską frekwencję i była jedna karta. Więc myśmy skończyli chyba, nie pamiętam czy o pierwszej czy o drugiej, ale teraz mamy 3 rodzaje kart i fakt, że referendum będzie mniej, ale mimo wszystko to wszystko trzeba, wiecie, policzyć, poukładać, zliczyć, zapieczętować. Więc wszyscy się śmieją, że jak wyjdziemy o 6 rano, to będzie śmiesznie. Ja mam nadzieję, że to nie będzie taki vlog łączony z dwóch ludzi i że wrócę tak najdalej o 3 do domu, ale jak to będzie, ciężko przewidzieć. Wiecie co? To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo wróciłam do domu, zjadłam obiad i poszłam zagłosować w wyborach i powiem Wam, że jestem w szoku. Ja czegoś takiego jak żyję nie widziałam i pomimo tego, że pracuję w komisji, słuchajcie, i przecież byłam większość dnia w lokalu wyborczym, to lokal wyborczy, w którym pracowałam, nie umywa się do lokalu wyborczego, w którym głosowałam. Słuchajcie, głosowanie odbywa się w jednej z większych szkół w Redzie, nie będę wam mówić numeru, ponieważ już by to było konieczne. I wyobraźcie sobie, że ludzie stali na zewnątrz. Kolejka była tak długa do głosowania, że
spokojnie na 2 godziny. Ja nie wyrobiłabym się, słuchajcie, żeby zagłosować i po prostu dojść do lokalu wyborczego. To było coś tragicznego. Ja w życiu nie widziałam tylu ludzi, w tym bardziej w tej szkole. Mina mojej mamy, jak to zobaczyła, też była bezsenna i mówi, że chyba jak żyje, tyle osób nie widziała na głosowaniu. Więc wyobraźcie sobie te dzikie tłumy. I wiecie, co jest najlepsze? Że moi dziadkowie głosowali w tej samej szkole, tylko po prostu w innym okręgu. I wyobraźcie sobie, że byli o godzinie 11 i ta kolejka tak samo wyglądała. Ja byłam o około godziny 18 i ta kolejka dalej tak wyglądała. Więc to jest po prostu coś z jednej strony cudownego, że jest takie poruszenie, wiecie. I to jest fantastyczne i super, że ludzie poczuli obowiązek, ale z drugiej strony jest to takie szokujące, aż ciężko wierzyć, że naprawdę ci wszyscy ludzie przyszli na wybory. To było coś niepowtarzalnego. I powiem wam, że tak jak zobaczyłam tą kolejkę, to nie wiedziałam, czy uda mi się zagłosować, ale udało mi się dostać jednego z członków właśnie komisji wyborczej, czyli pana, który pilnował urny i zarządzał tam przy wejściu. I zapytałam, czy jeżeli ja też jestem z komisji, a tutaj jest taka długa kolejka, czy po prostu mogę wejść bez kolejki. Wiem, kontrowersyjnie, pewnie część z was tutaj się oburzy, ale słuchajcie, ja nie wiem, czy ja bym zdążyła na liczenie głosów. Mówię o tym otwarcie, bo ja ponad pół godziny, około pół godziny idę do lokalu wyborczego, a jeszcze wiecie, chciałam wrócić, zjeść kolację i trochę się napić, wiecie, ogarnąć. I powiem wam szczerze, że naprawdę byłam zaniepokojona. I pan właśnie z komisji powiedział, że tak, oczywiście, że członkowie tutaj bez problemu, jak pani wyjdzie, zagłosuje, wiecie, nie będzie żadnego problemu. I to było przemiłe i przesympatyczne. Bo w normalnych okolicznościach stałabym po prostu, jakbym czekała te 2 godziny. To nie byłby dla mnie problem, tylko wiecie, ja też mam wizję tego filmu, który jutro wrócę i chciałam jak najbardziej efektywnie odpocząć po prostu. W ogóle osoby z mojej komisji dziwiły się, że nie zmieniłam sobie miejsca głosowania na komisję, w której siedziałam, ale powiem wam, że nie mam jakiegoś problemu, tym bardziej, że po drodze miałam tą komisję, zarówno w jedną i w drugą stronę, a i tak po prostu się z mamą przyszłyśmy, ale mimo wszystko po prostu to było coś epickiego, co na pewno na długo zapamiętam. I wiecie, co ja sobie w tym momencie pomyślałam? Że dzięki Bogu ja tam nie siedzę w komisji. Ja wiem, zabrzmiało to dziwnie, ale to właśnie z tą komisją powstało małe zamieszanie i usłyszałam, że miałam być właśnie też w komisji, w której głosuję. I jak teraz sobie pomyślę, że miałabym pracować w tym tłumie ludzi i potem tę masę kart liczyć, to po pierwsze niesamowicie współczułam tej komisji, bo wiecie, to są ważne wybory i super, że ludzie przyszli, ja to powtórzę jeszcze raz, ale wiem też, jak to będzie wyglądało. Oni tutaj w szkole będą siedzieć do rana, na bank. I to już mogę wam powiedzieć otwarcie, nawet właśnie raz, jak otwieraliśmy dzisiaj lokal, to pani Woźna mówiła, że właśnie jednego roku było tyle ludzi i tyle głosów, a to jeszcze było nic, jak co teraz, że właśnie tamta szkoła liczyła do 7 rano. Więc sobie wyobraźcie, do której oni będą tutaj liczyć, a przecież jutro jest normalnie szkoła, tak? Dzieci przyjdą na 8 do szkoły. Ja jestem ciekawa, czy oni się wyrobią, więc może być lekko zabawnie. Ja jestem ciekawa też, do której my będziemy liczyć. Ja sobie teraz na spokojnie odpoczywam, wypiję sobie jeszcze herbatkę, wiecie, załatwię się, ogarnę, odpocznę i po 20, około 20:20 wychodzę i idę, bo chcę być po prostu tam szybciej, przed zamknięciem lokalu wyborczego, bo potem i tak są drzwi zakluczane, a po prostu chcę ogarnąć, zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Więc no, po prostu dzisiaj dzień mnie zaskoczył, a słuchajcie, w tej komisji, w której siedziałam, no było momentami ciężko i tam osoby, które wydawały karty, mówiły, że było ciężko, ale wiecie, to było nic w porównaniu z tym, co zobaczyłam w tamtej szkole, gdzie głosowałam. To było po prostu niesamowite. Ja naprawdę, ja jeszcze nie mogę dalej wyjść z podziwu. Jestem z powrotem w komisji wyborczej i jeżeli nie wyglądam sexy, to mi wybaczcie, ale wiecie co, jak wyszłam z domu, była ściana deszczu, a nie mogłam czekać, bo dotarłam tutaj na miejsce za 10:09, a miałam być o godzinie 9, bo od 9 zamykamy lokal, jeżeli oczywiście nie będzie żadnego potenta, bo jeżeli wyjdziecie przed godziną 21, a jeszcze nie zdążycie zagłosować, no to my musimy poczekać, aż zagłosujecie. Ale już po 21 nie możemy wpuszczać kolejnych osób, więc za chwilkę zamykamy lokal i wtedy będziemy odpromowywać i liczyć. Jestem ciekawa, ile już zejdzie. Się śmiałam do moich dziadków, jak dzwoniłam
gdy byłam w domu, że pewnie wrócę o jakieś 5-7 rano i mam nadzieję, że nie miałam racji, ale zobaczymy. Teraz jest mi okropnie zimno. W ogóle teraz wziąłam, pewnie widzicie za mną, futro, bo po prostu zrobiło się tak okropnie zimno. Jeszcze moja babcia mówiła, że zapowiadał jakiś śnieg z deszczem. Nie wiem, o co chodzi. Makijaż mi w połowie spłynął, ale to nie istotne. Bo teraz tylko siedzimy, liczymy głosy, więc nie trzeba jakoś turbo wyjściowo wyglądać, wiecie. Już się tak nie pokazuje do ludzi. Ale serio, była ściana deszczu. Tutaj pani przewodnicząca mnie zapytała, jak ja dotarłam. No, cudem dotarłam. I mam mokre włosy i mam zrobioną gorącą herbatę, więc niesamowicie mnie to cieszy. Six hours later. To jesteśmy już bardzo blisko końca. Mamy referendum policzone i tutaj muszę się pochwalić, że właśnie razem z kolegą przeliczyliśmy całe referendum według wszystkich tam wskazań. Wiecie, głosy ważne, nieważne i tak dalej, karty ważne, nieważne. I było przy tym naprawdę dużo roboty, bo wiadomo, że w referendum były te 4 odpowiedzi i trzeba było tam różne opcje rozważyć. I na szczęście okazało się, że nie trzeba liczyć tego tak jak ja myślałam, bo wtedy to było milion opcji, ale i tak było bardzo dużo liczenia, więc cieszę się, że już referendum udało nam się rozgryźć. Teraz mam chwilkę przerwy, żeby coś zjeść i się napić i po prostu zaraz lecę dalej pomagać. Najgorzej będzie chyba jednak z głosowaniem do Sejmu, bo słuchajcie, kandydatów, jak pewnie wiecie, było bardzo dużo i w raporcie trzeba podać po prostu ilość głosów na danego kandydata i to jest straszne, no nie oszukujmy się, bo wiecie, żebyście tylko na komitety wliczyli, to by było dużo szybciej, a tak trzeba po prostu komitety, a tam jest chyba około 30 nazwisk w danym komitecie. Sami pamiętacie, jakie te karty były wielkie, więc policzenie tego wszystkiego jest uciążliwe. Wiecie, to nie jest trudne, to jest uciążliwe. A do tego dodajcie jeszcze to, że wiecie, jest późno, myśmy stali rano, jesteśmy tutaj od 5.30, pierwsza grupa, więc dużo osób już czuje zmęczenie. Ja dzisiaj po prostu złamałam wszystkie swoje zasady, słuchajcie, żywieniowe, ponieważ wypiłam nawet już 2 energetyki, bo wiecie, ja mam ten problem, że ja siedzę i boję się troszeczkę, że po prostu mogłabym najzwyczajniej w świecie zasnąć na wózku. I wybaczcie, że się tak oglądam. Ale coś, dziwna pogoda, chyba znowu zaczęło lać. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh.